No hej, tu wasza porcelanowa znowu. Witajcie na moim kanale. Cześć, to znowu ja porcelanowa. Mam nadzieję, że święta minęły wam fantastycznie i zbliżający sylwester też będzie fantastyczny. A co do sylwestra, mam dzisiaj dla was makijaż, który będziecie mogli sobie zrobić na sylwestrową imprezę. Zrobię go w oparciu o to, czego się nauczyłam dzięki Rimmelowi w Girls Only Beauty Bar w Warszawie. Wy pewnie już to wszystko wiecie, ale ja się dopiero nauczyłam, więc bardzo się chcę tym podzielić. Może ktoś jeszcze tego nie umie i zastanawia się, czemu na przykład jego cienie są takie słabo napigmentowane, a to wszystko jest wina tego, że się je nakładało przez całe życie i teraz jest się zaskoczonym, że wszystko wychodzi tak w lat. Żeby połączyć dwie fajne rzeczy w jedną rzecz, postanowiłam w tym makijażu zrobić jednodniowe peeling, który wam też pokażę na sam koniec, jak to się robi i jaki to jest super metoda na peeling. I mam nadzieję, że też się wam spodoba. Jeśli nie zdecydowaliście się na peelingę, to może taka metoda będzie dla was bardziej odpowiedzi. To co? Zaczynamy! Zaczniemy oczywiście od tego, co już wszyscy ogarniają, jak się robi, czyli od podkładu. Ponieważ teraz jestem raczej zadowolona z tego, jak wygląda moja skóra, to nie nakładam podkładu zbyt wiele, tylko tyle, żeby wyrównać kolor cery. Pac, 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 pac. Pac, 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 pac. I dochodzimy do pierwszej rzeczy, której nigdy wcześniej nie robiłam, czyli do nakładania korektora. Naprawdę nigdy wcześniej nie używałam korektora, szczególnie pod oczy. Ale teraz będę musiała to zrobić. A robię to po to, żeby przykryć sińce pod oczami, których co prawda dzisiaj nie mam, ale czasami mi się zdarza. I nie wyglądają one zbyt pięknie. Oprócz tego usłyszałam, że ponoć cienie trzymają się lepiej, jeśli na powiekach jest trochę tego korektora. Nałożę też sobie tu, bo nie lubię tego, że moja skóra tutaj jest ciemniejsza. Nie mam żadnego pryszcza, którego chciałabym ukryć, więc to będzie wszystko. Ja nie lubię nakładać za dużo rzeczy na swoją skórę, więc to jest ogólnie filmik, który ma wam pokazać, jak się umaluję na Sylwestra, bo na co dzień jest to troszeczkę za dużo makijażu jak dla mnie. Ale na specjalne okazje rzeczywiście trzyma się mega mocno. I teraz kolejna rzecz, której nigdy wcześniej nie robiłam, czyli baking. Wiedziałam, że coś takiego istnieje i że ludzie tak robią. A szczerze mówiąc, sama nigdy tego nie robiłam. Głównie dlatego, że to wydaje się być bardzo strasznie dużo produktu na skórze, a ja nie lubię mieć dużo rzeczy na skórze, bo po co, no. Na co dzień to raczej niepotrzebne, ale od święta, czemu nie? Szczególnie, że po zrobieniu tego make-upu pierwszy raz okazało się, że trzymał się on bardzo, bardzo dużo godzin i się nie błyszczałam. Byłam w szoku, bo ja się zawsze błyszczałam. Potem się nie błyszczałam. Więc nakładam bardzo dużo tego pod oko. Jak będą mi się osypywać cienie, to nie osypią mi się tak bardzo, żebym nie mogła tego zetrzeć. Oprócz tego zaczęłam nakładać też puder na strategiczne miejsca, które zawsze najbardziej mi się błyszczą, czyli właśnie okolice nosa, sam nos i czoło. Później to sobie wszystko strzepię, ale na razie muszę sobie ponakładać rzeczy na twarz, żeby później było co strzepywać. Nie wiem jak wy, ale ja całe życie nakładałam puder pędzlem, a nie gąbką. Teraz się to w moim życiu zmieniło. No cóż, to zaraz przechodzimy do kolejnej rzeczy, której wcześniej nie wiedziałam. A teraz już wiem. Jedyne co mi się w tej metodzie nie podoba, to to, że naprawdę traci się dużo produktu, bo wszędzie się to rozsypuje. Oprócz tego później trzeba to strzepnąć z tej twarzy, więc też się rozsypuje. Ale jak już powiedziałam wcześniej, raz nie zawsze, dwa nie często. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Wezmę sobie ścierkę i wytrę trochę tutaj, bo nabrudziłam przepotwornie. Więc zaraz wracam. No dobra, wyglądam odrobinę niewyjściowo, ale czas to zmienić, czyli zacząć pracę nad oczkiem, którego też wcześniej, jak się okazało, nie potrafiłam robić dobrze, a teraz już trochę jakby umiem. Niestety Kiszma ukradła mi pędzel, którym się to robi, ale jej wybaczam, bo mam nadzieję, że mi odda. Ważne, żeby pędzel był płaski. Dzisiaj spróbuję trochę odtworzyć makijaż, który został mi zaproponowany na wydarzeniu Rimmela.
Dlatego będzie to kolor, którego zazwyczaj nie używam, czyli turkus. Ja w ogóle nie używałam tej paletki wcześniej, bo stwierdziłam, że to zupełnie nie moje kolory. A jak się okazało później, jednak są to moje kolory, więc zabrałam ją na chwilę mamie. Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. No i skończy źle, ale oddam jej, więc może nie skończę w piekle. Cienie nakładam teraz w ten sposób, żeby płaskim pędzelkiem go sobie wklepać w powiekę. Nie wiedziałam, że się tak robi, ale się okazało, że się tak robi i dzięki temu cienie są po prostu napigmentowane w końcu. Nawet te, które wydawało mi się, że nie potrafią być napigmentowane, są napigmentowane. Więc warto sobie tak ciap, ciap, ciap i wklepać w oko. To zaczynamy. Turkus już został nałożony, dlatego bierzemy drugą paletę, taką ładną w moich odcieniach i będziemy to wszystko blendować na kolor rudy, czyli taki, jakiego zazwyczaj używam. Użyjemy tego cienia. Ponoć najlepiej zawsze blendować puchatymi pędzelkami, dlatego ja tu mam taki mały pędzelek. Bardzo mi się podoba kontrast między tym turkusem na powiece, a tym rudym wyżej, bo to tworzy taką iluzję zieleni. Jak to już mam obcykane, to teraz sobie biorę bardziej puchaty pędzel. W sumie nie pamiętam, co było dalej, więc resztę będę improwizować. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Myślę, że wezmę sobie teraz jakiś cień, żeby rozetrzeć to, żeby nie było takie mocne. Na razie to by było na tyle, jeśli chodzi o górną powiekę. Teraz będziemy strzepywać to, co zostało pod okiem na twarzy i dzięki temu nie będzie żadnego osypanego cienia. Robimy to w taki sposób, żeby zagarnąć to i wywiać go gdzieś w odległość daleko. No i teraz czas na dolną powiekę. Myślę, że na dolnej powiece użyję tego błyszczącego cienia. Powiem wam, że myślę, że był to doskonały wybór, bo również ślicznie kontrastuje z tym, co jest na górze. Teraz go sobie troszeczkę rozetrzemy tym puchatym pędzelkiem. Teraz go sobie trochę rozetrzemy tym puchatym pędzelkiem, którego używałam wcześniej. Tym oto cieniem. I teraz wrócimy jeszcze na chwilę do tej poprzedniej palety, żeby zaznaczyć linię rzęs. Czarnym cieniem. Proszę bardzo, oto czarny cień. Teraz sobie zrobimy podkład pod rzęsy, które będę przyklejać za chwilę. Powieki są już prawie skończone, ale chciałabym zaryzykować jeszcze z tym małym cudem, które uwielbiam używać. Nie wiem, czy w połączeniu z tymi kolorami będzie akurat pasowało, ale możemy zaryzykować. Jest to Wonder Swipe z Rimmela, który jest jednocześnie cieniem do powiek i eyelinerem. Ja osobiście wolę go nakładać na wierzch wszystkiego, co mam już na oku i on wtedy tak pięknie, pięknie błyszczy. Tylko boję się trochę, że zepsuję to, co przed chwilą zrobiłam. Dlatego zobaczę, jak to wygląda na ręku najpierw. No, wygląda całkiem nieźle, więc chyba to zrobię. Żeby Wonder Swipe'a użyć jako top coat dla naszych powiek, najlepiej jest go po prostu nałożyć sobie na łapkę i paluchem po prostu nałożyć na powiekę po środku.
te powieki możemy uznać za zakończone. Czas potuszować sobie wąsy, a następnie nałożyć te sztuczne. Szczerze wątpiłam, że mi się uda, ale chyba mi się udało, przykleiłam sobie rzęsy, jej. Jestem naprawdę w szoku, ponieważ nigdy mi się to nie udaje. No dobrze, skoro już idziemy w stronę skończenia oczu, to może skończymy najpierw brwi. W tym celu wezmę sobie taką oto kredeczkę Eyebrow Pencil z Rimmela w odcieniu Dark Brown. Zazwyczaj jest dla mnie bardzo złym odcieniem, ale może dzisiaj będzie to co innego. Wyczeszemy sobie brewki, troszeczkę przynajmniej. A na koniec poprawimy wszystko rudym cieniem z palety Makeup Revolution. Flawless Resurrection 3. Mam taki rudy cień, którym absolutnie zawsze robię brwi. Zazwyczaj nie używam kredki, tylko właśnie tego cienia, którego jak widać już prawie nie ma. Przy okazji mam do Was ogromną prośbę. Jeśli znacie jakąkolwiek rudą pomadę do brwi, to będę bardzo wdzięczna, jeśli napiszecie, co to za pomada w komentarzu do tego filmu, ponieważ szukam wszędzie i wszędzie są tylko brązowe, nie ma nigdzie rudych, są albo brązowe, czarne, blond, albo w ogóle jakieś szalone kolory, które w ogóle nie odpowiadają naturalnemu. Dlatego jeśli macie jakikolwiek namiar, to bardzo proszę o danie mi go tutaj gdzieś na dole. No to sprawa z brewkami również została zakończona, to teraz chyba trzeba się zabrać za rozświetlacz i konturowanie. Wykonturuję sobie buźkę bronzerem Summer of Love I Love Makeup, który ładnie błyszczy i go lubię bardzo. Do rozświetlenia twarzy użyję tego oto rozświetlacza z NYX Born to Glow, który nałożę następująco. A żeby już naprawdę zaszaleć z rozświetleniem twarzy, skoro to impreza sylwestrowa, to mam jeszcze moją ulubioną paletę Metal Crush od Kat Von D, która błyszczy jak totalnie diamenty i wszystkie inne cudowności na świecie. Kąciki oczu za to rozświetlimy sobie paletą Alchemist, też od Kat Von D. Skoro mamy już ten turkus na oczach, to myślę, że użyjemy odcienia Blue Sapphire, który też jest cudowny. To teraz czas na obiecane jednodniowe piegi, o których trąbię już miesiąc i cały czas zwlekam z dodaniem filmiku, bo dwa poprzednie mi nie wyszły. Nie przez to, że piegi trudno się robi, tylko przez to, że wtedy nie wiedziałam, jak nakładać te cienie do powiek, a teraz wiem i uważam, że teraz wyszło mi całkiem dobrze. Dlatego czas wziąć magiczny składnik, którym jest spray do odrostu. I wierzcie lub nie, ale tym właśnie się robi szybkie piegi. Tylko trzeba go wyczuć na początek. Najlepiej jest wziąć kawałek ręcznika papierowego i popróbować troszeczkę sobie tym posprayować, zanim się pryśnie tym na twarz. Ja mam odcień ciemny blond, ale jeśli macie ciemniejszą karnację ode mnie, możecie wybrać odrobinę ciemniejszy, ale też nie za ciemny, żeby nie wyglądało to nienaturalnie i żebyście nie wyglądali podczas wysypki. Co jeszcze warto powiedzieć, jak każdy produkt do włosów, trzeba go najpierw przetestować na skórze, zrobić sobie test alergiczny. Ja osobiście nie miałam na to żadnych reakcji, a używałam już tego wiele razy do zdjęć. Piegi się trzymają tylko do umycia, więc nie musicie się martwić o to, że jeśli coś nie wyjdzie, to będziecie musieli z tym zostać na dłużej. A robi się to w taki sposób, że oczywiście zamyka się oczko i klika się tam, gdzie trzeba, żeby to nam poleciało na twarz.
O, w taki sposób. Nie wiem, czy było widać. Mam nadzieję, że tak. Zrobię jeszcze kilka. Właśnie czegoś takiego się obawiałam. Dlatego mam tutaj czysty kawałek papieru, żeby to szybko zetrzeć i przyklepać jeszcze raz program. Takie rzeczy mogą się zdarzać, szczególnie na początku, jak się za mocno trochę wciśnie spray. Ale nie jest to nic, czego się nie da szybko naprawić, na szczęście. Żeby podobnych niespodzianek sobie nie zrobić na twarzy, właśnie najlepiej jest popróbować wcześniej na tym skrawku ręcznika papierowego. No cóż, to na tę stronę zrobimy jeszcze raz. No dobra, myślę, że już widać fajną różnicę. Mam nadzieję, że wy też ją widzicie i że to nie są moje zwidy. Jak będziecie chcieli sobie zrobić jednodniowe biegi, sprawdzić, jak będziecie w nich wyglądać, to sobie zastosujecie taką metodę, może przed henną, albo może po prostu na jeden dzień na imprezę. Mam nadzieję, że wam się to spodobało i że ktoś z tego skorzysta, a nie tylko ja. Zostało w takim razie jeszcze tylko błyszczyk na usta i makijaż jest już gotowy. Tak właśnie będzie wyglądała moja twarz. Poniedziałek, w Sylwestra. Makijaż jest skończony. Wyglądam właśnie tak. Mam nadzieję, że ten film nie jest kompletnie bezużyteczny i powiedziałam wam coś, czego jeszcze nie wiedzieliście, bo ja naprawdę tych rzeczy nie wiedziałam, więc liczę na to, że ktoś też tego nie wiedział i może mu się do czegoś przyda. Dajcie mi znać, co sądzicie, czy się nauczyłam rzeczywiście czegoś na tym rimelu, czy to wszystko są jakieś pierdoły, które w ogóle nie są potrzebne. Co do biegów, mam nadzieję, że ktoś z nich skorzysta. Co do nowego roku. Mam nadzieję, że będzie wam się powodziło i że będziecie szczęśliwi. Zawsze życzę wam wszystkiego najlepszego, więc życzę wam jeszcze raz wszystkiego najlepszego. I co? I koniec. Obserwujcie mnie na Instagramie, zasubskrybujcie kanał, jeśli wam się podobało. I koniecznie dajcie łapki w górę, bo to jest to, co napędza mnie do dalszego działania i do dalszych rzeczy fajnych. Do zobaczenia następnym razem.